11 stycznia wspominamy błogosławionego Franciszka Rogaczewskiego, męczennika. Franciszek urodził się 23 grudnia 1892 roku w Lipinkach na Pomorzu. Jego ojciec był mistrzem rzeźnickim. Franciszek kształcił się w Pelplinie i Chełmie, pragnął zostać kapłanem. Przygotowywał się w seminarium duchownym w Pelplinie. Jednakże naukę musiał przerywać z powodu trwających działań wojennych. Pracował wtedy w szpitalach wojskowych. Po ukończeniu studiów święcenie kapłańskie przyjął 16 marca 1918 roku. Jako kapłan pracował w kilku parafiach na Pomorzu, m.in. 9 lat w parafii świętej Brygidy w Gdańsku. Wszędzie dał się poznać jako gorliwy duszpasterz. Był świetnym organizatorem. Założył wiele wspólnot i stowarzyszeń religijnych, a także organizował różne pielgrzymki, założył chór i orkiestrę. Był duszpasterzem pocztowców i kolejarzy. Kierował budową kościoła Chrystusa Króla w Gdańsku, który został poświęcony 30 października 1930 roku. Aresztowano go rano, 1 września 1939 roku. Osadzony został z innymi kapłanami, nauczycielami i urzędnikami w Gdańsku, a następnego dnia został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Jako kapłan był posyłany do najcięższych prac, upokarzany, torturowany, nękany zarówno psychicznie, jak i fizycznie. A on, jak zawsze gorliwy duszpasterz, w ukryciu spowiadał współwięźniów, pocieszał, pomagał i dawał nadzieję. Pewnego wieczoru, podczas rozmowy z księdzem Alojzym Muzalewskim, swoim wikariuszem, powiedział: „Wiesz, czuję, że zginę. Powiedz moim ukochanym wiernym w parafii Chrystusa Króla, że chętnie oddaję swoje życie pro Christo et Patria, za Chrystusa i Ojczyznę”. W dniu 11 stycznia 1940 roku ksiądz Franciszek Rogaczewski został zamordowany w lesie w pobliżu obozu Stutthof. Beatyfikowany był 13 czerwca 1999 roku przez ojca świętego Jana Pawła II w Warszawie w grupie 108 męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Franciszek aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.